Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziś wreszcie, nareszcie dobra wiadomość. Wygląda na to, że my Polacy nareszcie się budzimy i nie mamy ochoty, żeby dalej nas wysyłano na jakąś cudzą wojnę, żebyśmy sobie ginęli w cudzym interesie, żeby obywatele jakiegoś obcego państwa nie musieli, bo my zamiast nich będziemy tacy wyrywni. Co więcej, drodzy Państwo, wiele wskazuje na to, że tak zwane elity, które jeszcze nie tak dawno temu ochoczo nas pchały na tą wojnę, Wojnę. I każdego, kto śmiał mówić, ej, ale jak chciałbym żyć, proszę, nie każcie mi umierać, nazywały rosyjską onucą, że powiela narrację Kremla, a w ogóle to pewnie jest jakimś zdrajcą i trzeba by go wsadzić do więzienia, to teraz te same elity, chyba zwąchawszy co się dzieje, zaczęły mówić ludzkim głosem. Czyli, że no sorry, nie, ale my to wojny za bardzo nie chcemy i to jest bardzo dobra wiadomość. Należy utrzymać dokładnie ten sam kurs. Jak widać, presja ma sens. Jak widać, jest dokładnie tak, jak mówiłem. Żeby nie dać się wysłać na cudzą wojnę, trzeba po prostu bardzo wyraźnie pokazać elitom politycznym, że to nie przejdzie. I drodzy Państwo, wygląda na to, że załapali. Co prawda, to w żaden sposób nie oznacza, że próby Władowania nas w cudzy konflikt zbrojny się zakończyły. Nie, drodzy Państwo, jestem przekonany, że to jeszcze potrwa bardzo, bardzo długo, aż do czasu, gdy będą jakieś cudze konflikty zbrojne, w które potencjalnie będzie można nas władować, dopóty będą próbowali, będą sądowali, sprawdzali, czy my się damy. Ale wygląda na to, że już zrozumieli, że, że się nie da i dopóki nie zadziałają na nas jakimiś wrednymi socjotechnikami, przez które znowu zgłupiejemy, znowu odbierze nam rozum i tak jak w 2022 w lutym braliśmy do swoich domów obcych ludzi wierząc, że już nie stanowią żadnego zagrożenia epidemiologicznego, gdy jeszcze dwa miesiące wcześniej nam mówili tak zwani eksperci, że naszych własnych bliskich na Wigilię nie wolno nam pod żadnym pozorem do domu wpuścić, bo stanowi to dla nas gigantyczne zagrożenie. O ile znowu nie damy się aż tak bardzo ogłupić, no to wygląda na to, że będzie dobrze. Przynajmniej wyraźnie nastąpiło przestawienie Wajchy z Polaka, który wiecznie jest walecznym żołnierzem, który przelewa krew na cudzym froncie cudzej wojny, w Polaka, który chociaż troszkę zaczął myśleć o sobie. Bardzo mnie to, drodzy Państwo, cieszy o co chodzi? Chodzi drodzy Państwo o reakcję mainstreamu na to, co w zeszłym tygodniu odpierdzielił ge ge generał Kulka, przepraszam, Kukuła, e czyli e główny dowodzący szef sztabu, który de facto e w zeszłym tygodniu zapowiedział, że idziemy na wojnę. Nie powiedział z kim, nie powiedział gdzie, nie powiedział jaką, nie powiedział po co, tylko że de facto, że idziemy na wojnę. W dodatku jeszcze jego wypowiedź można było uznać za przestępstwo, podżegania do wojny napastniczej, albowiem mimo tego, że pan generał mówił, że ta wojna jest w obronie Polski, to jednak rzucał, rzucił tam taką, takie zdanie, że po tym, jak już tą wojnę wygramy, to wrócimy. No żeby gdzieś, żeby wrócić, to trzeba gdzieś pójść. A więc to z tego zdania wynikało, że Pan generał zagrzewa do wojny ekspedycyjnej, takiej, która będzie wiązała się z wysłaniem wojsk poza granicę Rzeczpospolitej. A taką wojnę no, ciężko nazwać inaczej niż wojną napastniczą. Podżeganie do wojny napastniczej w myśl Polskiego Kodeksu Karnego jest przestępstwem, co prawda od dwóch i pół roku całkowicie ignorowanym, odkąd to tysiące różnych podżegaczy wojennych wprost do tego nawołują. Począwszy od chociażby byłej wicemarszałek Sejmu, tej, co to tam siedziała w czołgu i krzyczała na Moskwę, czyli wprost nawoływała do, do wojny, do napa napaści na Federację Rosyjską, czy tego generała. Co to tam dwa i pół roku temu mówił, że Rosja goni już piętkami sił, że za 2-3 dni wszystko się rozegra. Tylko wprost nawoływał do tego, żebyśmy zaatakowali Federację Rosyjską i odebrali jej eee, wówczas Kaliningrad, dziś zmiana nazwy na Królewiec, e, czy też drodzy Państwo, marszałka Sejmu od tego słynnego wciskania w ziemię. No niemniej jednak, to, że prokuratura jakoś nie zauważa ewidentnych przypadków łamania. Tego przepisu to nie znaczy, że to nie jest czyn zabroniony. Jest, i daj Boże, kiedyś nadejdzie taka Polska, która zacznie stawiać za to wreszcie zarzuty. Bo podżeganie do wojny napastniczej w Polsce jest przestępstwem, niezależnie od tego, kogo chce się zaatakować. Czy jest to kraj postrzegany za dobry, czy jest to kraj postrzegany za zły. I wojną napastniczą jest również tak zwana wojna wyprzedzająca. To tak, jakby generał i jacyś inni politycy chcieli się bronić, twierdząc, że oni chcieli napaść na inny kraj, bo, ten, bo inaczej ten kraj napadłby na nas i że ta wojna napastnicza to jest wojna de facto obronna, bo jeśli my nie napadniemy, to on napadnie na nas. No nie, drodzy Państwo, polski kodeks karny na szczęście tego nie rozróżnia, a wszystkim tym ludziom, którzy no, pchając nas Polskę w wojnę. Czują się całkowicie bezkarni, to przypominam, pisowcy też czuli się bezkarni. To słychać chociażby Stasim tego pana dyrektora Mraza, jak bardzo czuli się bezkarni, jak bardzo uważali, że robienie przeróżnych dziwnych akcji na Funduszu Sprawiedliwości uważali za coś zupełnie normalnego, co nigdy w życiu się nie wyda wydało. Także, drodzy Państwo, ale wróćmy. Wróćmy do tego właśnie, że w zeszłym tygodniu pan generał Kukuła publicznie robił coś, co moim zdaniem. Oznaczało nie tylko nawoływanie do wojny napastniczej, bo mówił, że potem po wygraniu tej wojny wrócimy, czyli że gdzieś pojedziemy, czyli ekspedycja, czyli napaść. No i de facto nas szykował, mówił, że jesteśmy tym pokoleniem, które będzie musiało stanąć do walki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj szczegóły tego, co pan generał Kukuła odpierdzielił, zawarłem we vlogu pod tytułem Szykują nas na wojnę, wykrzyknik, mówią to oficjalnie i wprost a my Polacy nic nie robimy. No i drodzy Państwo, link do tego vloga jest w pierwszej linii opisu. No i drodzy Państwo, po tym vlogu stała się rzecz dziwna. Znaczy normalna, która w naszym nienormalnym świecie jest dziwna, bo, bo nastąpiła normalność. O ile bowiem przez 2,5 roku, a nawet trochę więcej, bo, bo od lutego 2022 to już minęło... Ho, 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 to już minęło dwa lata i 8 miesięcy przecież, no ale od prawie 3 lat. Zachowanie racjonalne, mówienie, że pchanie nas w cudzą wojnę, że w ogóle to jest cudza wojna, że my, Polacy, mamy prawo nie chcieć ginąć jakiejś wojnie, żeby przecież nikt nas jeszcze nie zaatakował, że przecież jesteśmy w NATO i w NATO powinniśmy czuć się bezpieczni. I że dlaczego ktoś nam mówi, że z jednej strony jesteśmy bezpieczni z NATO, a z drugiej strony mamy się szykować na wojnę i to być może napastniczą z Federacją Rosyjską, wchodząc swoimi wojskami na teren Ukrainy, bo, bo NATO, co nas nie obroni, to jednocześnie NATO jest groźne, zapewnia nam bezpieczeństwa, z drugiej strony jesteśmy nie, w niebezpieczeństwie itd., itd. Więc krótko jeszcze... Przez ostatnie prawie 3 lata, jak ktoś zachowywał się racjonalnie i nie chciał pozwolić wepchnąć Polski w we wojnę, to to właśnie był wyzywany od jakichś tam rosyjskich szpiegów, od powielaczy narracji Kremla, od jakichś tam rosyjskich owijek stópkowych, no i tam generalnie czopki amerykańskie i te drugie, to co, co tak lubią, bez wazeliny, wiadomo gdzie czopki wchodzą. No, zwykle się bardzo mocno odpalały i takich ludzi niszczyły. Tutaj, drodzy Państwo, była cisza. To był chyba pierwszy vlog zdroworozsądkowy od trzech lat, po którym nie poleciała na mnie fala hejtu z farm troli. Więcej? Drodzy Państwo, żaden z tak zwanych aktywistów wojennych, którzy mają swoją grupkę, ale są tak wspaniali i tak Fantastycznie się chronią, że dostęp do, do tej ich grupki mają praktycznie wszyscy łącznie ze mną, którzy zwykle po każdym moim zdroworozsądkowym vlogu lubią się fapować, jacy to oni są wspaniali, a jaki taki ja jestem wspaniałe, bo śmiem brać yy, przede wszystkim polski interes narodowy za najważniejszy, bo ich zdaniem każdy, kto nie przedkłada interesu narodowego Ukrainy czy Stanów Zjednoczonych nad Polski, ten. Stupkowika rosyjska, prawda? Eee, no, teraz nagle zaczęli mówić, albo zaczęli milczeć, tam się pojawił tylko jeden post z tym vlogiem. W sumie to dobrze gada. Wiecie? Na grupie forum zrzeszającym aktywistów wojennych. Nikt mnie nie pocisnął, a nawet tak, że spoko. Więcej. Po zwykle takiej wypowiedzi, takiej z takim chamskim aktywizmem wojennym, wpychaniem nas w cudzą wojnę, prawie zawsze uaktywniały się trole i to takie już wtedy poważne, takie często w rance jakiegoś tam redaktora naczelnego, jakiegoś medium głównego nurtu, albo jakiegoś poważnego dziennikarza, które wmawiały nam Polakom, że to jest normalne. Pamiętacie, jak pan Szymon Hołownia zaczął agitować za wojną napastniczą, mówiąc, że Putina wgnieciemy w ziemię? To jak tylko to zrobił, jeszcze ludzie nie wyszli z szoku, że marszałek Sejmu nas wysyła na wojnę, to już wtedy odezwały się medialne ordy wmawiania nam Polakom, że to jest zupełnie normalne. Że to, co zrobił Szymon Hołownia, to jest słuszne, że tak trzeba e, i że każdy, kto mówi inaczej, to, to rosyjska stópkowiga. E, Czy ją e, A tutaj, drodzy Państwo, cisza. Generała Kukuły nikt nie bronił. Nikt, drodzy Państwo. I to było takie dziwne, nie? Nikt nie zaatakował mnie za mówienie jak jest. Eee, nawet miałem takie wrażenie, że no nawet ci aktywiści wojenni tak, hy, 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 może trochę tak rację. Nikt z wspieraczy narracji wpierdzielania nas cudzy konflikt zbrojny w mediach głównego nurtu się nie odezwał. Po prostu w głównym nurcie cisza, udajemy, że generał nic nie powiedział, aktywiści. Zapadli się pod ziemię, udają, że nie widzieli, natomiast internauci po tym takim szoku, że nagle, nagle jest tak, jakby no nie ma tej akcji, wmawiania im, że wpychanie nas w cudzą wojnę to jest coś normalnego i, i każdy powinien to popierać, a każdy, kto się z tym nie zgadza, to, to w ogóle jakieś straszne zło i wspierał obce państwo. Internauci zaczęli mówić. I zaczęli mówić. To tak jak powinni, czyli zaczęli mówić, kierując się własnym interesem, własnego narodu, własnego kraju i, zaczę i narracja z grubsza była mniej więcej taka, że panie generale, jak pan chcesz iść na wojnę, to druga pr prosta: no. drogę na wschód pan znasz, karabin pewnie pan masz, w końcu robiłeś pan akcję szpej, no to chyba masz pan ten szpej, to bierz pan szpej i do kopu no, taka, tylko zwykle to nie było tak grzecznymi słowami jak ja teraz. Generalnie ludzie no, używali słów adekwatnych do poziomu świństwa, jakie odpierdzielił pan generał. No, przypomnę, pan generał ewidentnie pchał nas w jakiś cudzy, bo ekspedycyjny konflikt zbrojny. Więc ludzie w sposób adekwatny panu generałowi odpowiedzieli. A no, raczej w słowach nie przebierali. Pojawiły się nawet, przynajmniej jedna, bo widziałem, petycja do żony pana generała, żeby go eksmitowała z łóżka, no bo jak spełni swoje mokre ambicje, to <laughs> jeszcze ich synowie też zginą, nie? Więc, więc tam była taka petycja do żony, że może jak, jak prześpi się na kanapie albo na wycieraczce parę dni, to może zmądrzeje, nie? Potem chyba tą petycję usunięto. No bo rzeczywiście wciąganie żony pana generała w to wszystko to może troszeczkę nie śmieszne, Choć rzeczywiście tak gdzieś słyszałem, że u twardogłowych sen na kanapie wpływa dobrze na ukrwienie i odżywienie mózgu, przez co lepiej się myśli. Ale to oczywiście śmieszkuje, żartuje, broń Boże, nie nawołuje żony pana generała, żeby. Żeby, żeby zastosowała domowe środki perswazji. No, broń Boże, zwłaszcza, że to nie ja tą petycję robiłem. I, I drodzy Państwo, także wyglądało to mniej więcej tak. Zamiast fali poparcia dla skrajnie negatywnego zachowania pana generała, które zwykle było standardem tego typu, cisza. Zamiast hejtu na ludzi zdroworozsądkowo myślących cisza. Zamiast wycinania z internetu e, obaw ludzi zdroworozsądkowo myślących, pozwalanie na dyskusję. Na no drodzy Państwo, po chwili, jak pojawili się eksperci, no to jak się ci eksperci pojawili, no to ja już myślałem: aha, dobra, po prostu pewnie był weekend, pewnie byli w szoku, nie wiem, może generał Kukuła tego nie, nie wiecie, nie, nie przedyskutował, no i eksperci nie dostali poleceń z zakładu zarządzania ekspertami, co mają ekspercić, nie wiem, może akurat, nie wiem, był spadek zasilania na farmie troli, czy tam kilku, które tam <laughs> wspierały, Akcje hejterskie przeciwko ludziom zdroworozsądkowo myślącym, nie wiem, może była jakaś impreza integracyjna m, dla ekspertów, no i, no i po prostu obudzili się z kilkudniowym opóźnieniem, no ale teraz wszystko wróci do normy. Dowiemy się, że to, co robił generał Kukuła, to jest szczyt patriotyzmu, bo przecież nie ma bardziej patriotycznego czynu niż umrzeć za ojczyznę, zwłaszcza na terenie jakiegoś obcego państwa. Um, a każdy, kto myśli inaczej, ten, ten rosyjska stupkowika. Um, no i generał miał rację, każdy, kto myśli inaczej, ten, ten zły, ale, drodzy państwo, okazuje się, że nie. Eksperci wypłynęli na powierzchnię w tym co najmniej jeden, który jest takim dość fanatycznym aktywistą wojennym, który wszędzie widzi rosyjskie stópkowiki, nagle zaczęli mówić ludzkim głosem. Ba! Pojawili się na, no również w takiej drugiej fazie, czyli ci ludzie, którzy zwykle właśnie sieją tą propagandę, zaczęli mówić bardzo lekko, w bardzo wyłagodzony sposób, ale jednak krytykować pana generała, no całkiem nie powiedzieli, a niektórzy to nawet w bardzo grzecznych słowach powiedzieli to, co internauci, czyli panie generalne, no chcesz wojny, to zapraszamy, no. Niech po panu nie będzie płakał. Serio. Wiecie, i to mówię, nawet, drodzy Państwo, aktywiści wojenni. I to była tak pierwsza fala. A w drugiej fali, drodzy Państwo, pojawili się ludzie mądrzy, bo, sorry, nie chcę obrażać aktywistów wojennych, no ale mądrzy w sensie tacy, że nie aktywiści wojenni, tylko tacy naprawdę mądrzy ludzie, którzy zaczęli mówić. to no jak jest, którzy, rozumiem, wcześniej byli całkowicie zastraszeni. Nie chcieli być nazywani rosyjską słupkowiką, nie chcieli być tam. Yy, straszeni, że ktoś im krzywdę zrobi za to, że śmieją mówić jak jest, że śmieją przedkładać dobro własnego narodu nad inny naród, że nie chcą umierać w cudzej wojnie, że nie chcą, żeby wysyłać nas Polaków na cudzą wojnę. Pewnie zastraszeni i w związku z tym siedzący cicho, nagle przemówili. I powiedzieli taką mądrością, że to hu, 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 hu. I teraz, drodzy Państwo, będą źródełka. Pierwsza też rzecz pospolita. Autor pan Roban Kuźniar, który sam siebie zacytował. Roman Kuźniar, generał Kukuła, zabiera nas na wojnę. Ale nie, do, ale nie wiadomo z kim i gdzie. No i drodzy państwo, tutaj taka ciekawostka, kim jest pan Roman Kuźniar. Bo wy możecie pana Romana Kuźniara nie znać, bo <laughs> to jest mądry człowiek, który jak nastały niemądre czasy, to zszedł do podziemia. No nie miał tyle odwagi co ja, żeby wbrew narracji ogłupienia mówić jak jest. Ale miał wystarczająco dużo przyzwoitości, żeby nie uczestniczyć w fali fanatyzmu, zwanego potocznie ekspertami. Nie? I drodzy Państwo, zobaczcie, kto to jest pan Roman Kuźniar. To jest polski politolog, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, dyplomata. W latach 2005-2007 dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, od 2010 do 2015 doradca prezydenta RP do spraw międzynarodowych, wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Także jak widać, facet to pan, pan Roman Kuźniar to nie jest człowiek, który wypadł z procesu pod ogonę. Ale drodzy Państwo, lecimy sobie dalej. Wyborcza.pl Gazetka. Tak pioruńsko-proukraińska, że cały czas w logo ma barwy Ukrainy. Nie wiem, czy państwo widzicie taką wstążeczkę niebiesko-żółtą. I tutaj jest pan Bartosz T. Wieliński. Panie generale, straszę pan wojną. A co będzie, gdy naprawdę przyjdą wilki? Także, drodzy państwo, to tutaj jest wprost już zwrócenie do pana generała, że zachowuje się jak smarkacz, rozwydrzony szczeniak. No bo przypominam, że... To jest nawiązanie, a co będzie, gdy naprawdę przyjdą wilki? To jest nawiązanie do bajki. Ja, broń Boże, nie nazywam pana generała smarkaczem czy rozwydrzonym szczeniakiem. Broń Boże. Moim skromnym zdaniem, wypowiedź pana generała powinna być oceniona w kontekście potencjalnego przestępstwa, nawoływania do wojny napastniczej. Więc ja w życiu bym pana generała nie obrzucił inwektywami. Mam nadzieję, że prokurator postawił mu zarzuty karne. Ale tutaj. Pan Bartosz T. Wieliński z Gazety Wyborczej no, sprowadził pana generała do roli szczeniaka, gówniarza, nawiązywając wprost, porównując go do postaci z bajki. Takiego szczeniaka, który biegł do wioski i wilki wilki, 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 wilki. Takiego małego, rozwydrzonego i zdecydowanie niezbyt rozgarniętego chłopca. Będziemy czytać ten artykuł. Drodzy Państwo, dalej się robi ciekawie. Interia, interia wydarzenia. Echa słów generała. Miller powinien sam siebie zdymisjonować. I powiem szczerze, autor pani Joanna Maruz i powiem szczerze, że kiedyś była taka piosenka. Już tylko Miller zachwyca starym stylem. I powiem tak. No tak, no. Pan Miller pokazuje, że ma klasę. Powinien sam siebie zdymisjonować. Ja oczywiście uważam, że no, dymisja to zdecydowanie za mało. E, natomiast, no, jakby to ładnie powiedzieć, no, e, no, rzeczywiście ten człowiek nie powinien zarządzać na pewno naszą armią. Moim zdaniem nie ma kwalifikacji do zarządzania emeryturą wojskową, co najwyżej zasiłkiem dla bezrobotnych. Moim zdaniem za tą wypowiedź powinien mieć co najmniej odebrane świadczenia emerytalne wojskowe co najmniej. No i oczywiście zarzuty prokuratorskie. Bo, drodzy państwo, dla takiego generała wojna to jest fajna rzecz. Siedzi sobie bezpiecznie na głębokim tyle, nic mu, kurde, nie grozi, dostaje trochę władzy, nie? Jest panem życia, śmierci, może jedną decyzją zdecydować o tym, że iluś tam ludzi zginie, nie? I niesamowicie fajna rzecz. A jak wygra? Boże, medale, chwały. On wojnę wygrał. Wcale nie ci setki tysięcy ludzi, czy miliony, które zginą. Nie no, to on wygra, siedząc bezpośrednio w bunkrze dowodzenia. Dla wojskowego, zwłaszcza wysokiego szczebla, wojna to, to coś jarającego, coś pozytywnego. No ale dla kraju, dla zwykłych ludzi, no to jest najgorsze, co może być. No, może poza wojną, gdy dowodzą ludzie, którzy no nie powinni zarządzać kieckiem ruchu, bo pewnie by im splajtował. Nie? Także, drodzy Państwo, tutaj, no, pan Miller się nie pierdzieli w tańcu i bardzo racja. Drodzy Państwo, jeśli ktoś z Państwa ma kontakt do Pana Millera albo do jego asystenta, to ja bym bardzo, bardzo prosił o kontakt, znaczy mail. Wiecie, w opisie jest taki mój mail, tam jest kontakt biznesowy i tam jest mail do mnie. Jakby ktoś z Państwa miał właśnie kontakt do Pana Premiera albo do asystenta Pana Premiera i mógł się spytać Pana Premiera lub asystenta Pana Premiera, czy można mi ten numer udostępnić. To ja bym bardzo chciał Zadzwonić do pana premiera i, i poprosić pana premiera o wywiad. Byłoby mi bardzo miło. Oczywiście z szacunku do pana premiera chciałbym zadzwonić osobiście, oso, osobiście zaprosić, no ale muszę mieć kontakt. A oczywiście Państwo, jako ludzie kulturalni, nawet jak macie ten numer, to oczywiście najpierw spytacie pana premiera, czy się zgadza mi go dać. Będę bardzo wdzięczny za taką pomoc. Uważam, że wyszedłby z tego fajny materiał. Jeden z takich, gdzie ja się podpieram i zamieniam w słuch, bo mnie tak fantastycznie fascynuje to, co słyszę. Drodzy Państwo, lecimy dalej. Dziennik.pl, pani Agnieszka Maj, generał Kukuła do dymisji yy, zapowiedział Polsce wojnę. No, jak widać, już zera pierdzielenia się w tańcu. No i, drodzy Państwo, ha, <laughs> onet! Generał Kukuła mówi o grożącej nam wojnie. To kozaczenie o jeden most za daleko. I tutaj, drodzy państwo, ciekawy jest komentator, do którego, jak rozumiem, odnosi się pan Łukasz Cieśla, Marek Meissner. No to jest to mi nazwisko znane, że się tak wyrażę. I może się ugryzę w język, w jakim kontekście mi jest znane. Ktoś taki, drodzy państwo, kojarzący się z takim środowiskiem, mówi takie rzeczy, no to, drodzy państwo. Nie ja wiem, może ktoś przedstawił wajchę medialną, a może naprawdę zrozumieli, że jak dalej będą tak odpierdzielać z nami Polakami, to to się skończy No, tym, że, że my po prostu sobie już tego nie życzymy. Także, drodzy Państwo, musimy cały czas bardzo głośno mówić, że my sobie nie życzymy iść na wojnę. Po prostu. Jak ktoś uważa, że powinno się wysłać wojska do jakiegoś innego kraju i tam walczyć, to niech sam jedzie i sam walczy. Jeśli Amerykanie, bo oni są bardzo tacy hej do przodu, jeśli chodzi o walczenie cudzymi rękoma. Pamiętacie, jak Trump wygrał wojnę z państwem islamskim rękoma Kurdów? No właśnie. Oni są też znani z tego, że potem tych ludzi, których Rękami wygrali wojnę, lubią zdradzić. Tak jak Trump Kurdów, gdzie ich potem zdradził i sprzedał Turkom, nie? No właśnie, drodzy państwo. Także jak ktoś sobie życzy, niech sobie sam idzie na, na konflikt zbrojny, osobiście. A jeśli jakiś inny kraj nas popycha, żebyśmy poszli na konflikt zbrojny, no niech sam idzie. Stany Zjednoczone mają gigantyczną armię. Niech idą. Naprawdę nie idą. Jeśli uważają, że tak trzeba, nie idą. No nie idą. To co? Czytam artykuły. Hmm. Czyli co? Zacznijmy od Rzeczpospolitej. Roman Kuźniar. Pan Roman Kuźniar, to, to, jest, to jest postać. To, to nie jest, drodzy Państwo, byle kto. To jest Pan Roman Kuźniar. No ale samo sobie pisze Roman Kuźniar. Generał Kukuła zabiera nas na wojnę, ale nie, wi ale nie wiadomo z kim i gdzie. Rzeczpospolita, autor Roman Kuźniar. Jest sporo niejasności w wypowiedzi szefa sztabu. Polacy mają prawo oczekiwać od niego więcej precyzji. Wiem, że odpowiedzi nie otrzymamy, ale dobrze, że przynajmniej wiemy, gdzie jesteśmy, chyba że tego tym bardziej nie wiemy. No właśnie, mi się wydaje, że pan generał to powinien w tym momencie tylko jedną rzecz zrobić. Przepraszam. Do widzenia. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe. Wiecie, że ten y, generał Kuźniar to jest ulubieńca cmr To jest w ogóle niesamowite, jak w takich najgorszych y, dla Polski i Polaków w elementach y, PiS i PO są za, zadziwiająco zgodne, nie? Jak na przykład najgorsi aktywiści y, zarazowi za czasów PiSu teraz robią karierę za platformę. Jak jeden z generałów, który wydawał się być takim no, najmniej pasującym na general, generalnego dowódcę, i robił karierę zapisu, bo wydawało się, że raczej nie za to, że jest, że jest taki dobry, tylko że jest po prostu ślepo posłuszny, no to dziwnym trafem, kurczę, teraz za platformy też robi karierę. Nie to jest bardzo ciekawe. Czytamy dalej. Generał Kukuła, ulubiony generał głównego dewastatora polskich sił zbrojnych, Antoniego Macierewicza, no właśnie. Ale zobaczcie, jakim pan Kuźniar ma jaja. Główny dewastator polskich sił zbrojnych, Antoni Macierewicz. Czyli ja tutaj bym wziął z panem Kuźniarem, oczywiście bardzo kulturalnie i pełen szacunku, ale bym polemizował. Moim zdaniem, nie wiem, czy pan Macierewicz zasługuje na, na nazwę głównego dewastatora polskich sił zbrojnych. Mi się wydaje, że mógłby na przykład powalczyć z panem Dudą, który rozbroił Polskie Siły Zbrojne, jeszcze potem tym się chwalił w Davos. Albo, drodzy państwo, pan Błaszczak. Chociaż nie, pan Błaszczak pewnie jest mniejszym dewastatorem niż pan Macierewicz i pan Duda, to tu to, 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 nie, ale na pewno w top 5 by się znalazł. No i oczywiście pan Morawiecki i pan Kaczyński, którzy, no, tak zwane sprasto kierownicze, na pewno też Posiadają, prawda? Więc tutaj no, na pewno pan Macierewicz jest 105. Więcej, wydaje mi się, nawet, że bez problemu można by powiedzieć, że facet jest na podium. Ale czy to jest na pewno taki topłan? Trzeba by się zastanowić. Ale drodzy Państwo, szanuję opinię pana Kuźniara. Bardzo możliwe, że pan Kuźniar wie lepiej choć ja tutaj właśnie z tą kartą Dudy bym mocno powalczył, że, że to on jest głównym dewastatorem. Generał, chociaż z drugiej strony pan Macierewicz tak pięknie rozpierdzielił te polskie służby, to rzeczywiście jakby działał na zlecenie rosyjskiego wywiadu, to chyba lepiej by tego nie zrobił. No, wzorowo pozbawił nas służb, przez co pewnie teraz jesteśmy tak bardzo mocno rozgrywani, bo de facto nie mamy własnego kontrwywiadu, więc obce wywiady, amerykański ukraiński, niemiecki, hulają sobie u nas jak chcą, nie? Ech, zwłaszcza ten ukraiński podobno jest bardzo, e, bardzo aktywny. Generał Kukuła, ulubiony generał głównego dewastatora Polskich Sił Zbrojnych Antoniego Macierwicza, mianowany przez prezydenta Andrzeja Dudę szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ogłosił kilka dni temu we Wrocławiu, co następuje. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. Właśnie tutaj jest to pytanie: czyje to państwo? Czy pan generał Kukuła, podobnie jak ja, uważa, że nasze państwo to Polska, czy jakieś inne państwo? Ponieważ on tam dalej mówi tak: i nie zamierzam ani ja, ani myślę, żaden z was przegrać tej wojny. W wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę. Wygramy tą wojnę, wrócimy. Czyli to znaczy, że skoro będą wracać do Polski, to wygrają tą wojnę poza Polską. Czyli ta wojna o, po o Polskę rozegra się poza Polską. Z tego uważam, dwa wnioski można wyciągnąć. Po pierwsze, że obrona naszego państwa, według pana generała Kukuły, to nie jest obrona państwa polskiego, bo obrona Polski z definicji musi być na terenie Polski, a oni gdzieś chcą wyjechać. Pewnie tamto państwo, które pewnie tamto państwo jest ich państwem, będą bronić, a dopiero potem wrócą tutaj do terenie Polski, będą budować no nie swoje, bo nasze państwo polskie. To jest coś, za co pan generał powinien być bardzo mocno przepytany, również które państwo według niego jest jego, z którym państwo on się utożsamia. Bo na horyzoncie jest kilka. Państw, z którymi ja go podejrzewam, że on uważa za swoje państwo. Czy NATO i Unia Europejska wiedzą o tej wojnie? No, mi się wydaje, że wiedzą i nawet nas próbują popychać. Oświadczenie szefa sztabu nasuwa kilka pytań. Po pierwsze, na jakiej podstawie, z jakiej analizy wysuwa on wniosek o nadchodzącej wojnie? Czyli tutaj pan kuźniar wyraźnie mówi, że sugeruje, że według niego nic takiego nie nadciąga. I, kim miała, i z kim miałaby być ta wojna? Jakiż to agresor nie docenia generała kukuły, który od, odniesie nad nim zwycięstwo? Oczywiście naszymi rękoma. Wszystko wskazuje, mówi generał, ale niby nie wskazuje. Mam nadzieję, że to nie jest tajemnica, której należy strzec przed Polakami. Czytaj więcej. Po. Po drugie, czy to do szefa sztabu należy ogłaszanie Polakom, że idą na wojnę? Władzę z... wprawdzie zwycięską, ale jednak wojnę. Pojawia się tu problem cywilnej kontroli nad armią. No właśnie. Za samo to pan Kukuła powinien zrobić out. Uważam, że tego rodzaju chyobowe wieści powinniśmy otrzymać od najwyższych przedstawicieli rządu. Wprawdzie premier już Pół roku temu ogłosił, że żyjemy w epoce przedwojennej, ale to nie to samo, co stawianie Polaków z bronią w ręku. Zgadzam się. Żyć w okresie przedwojennym, a iść na wojnę, no to są jednak zupełnie inne rzeczy. Po trzecie. Jaką w świetle tej wypowiedzi mamy w Polsce relacje między polityką bezpieczeństwa a polityką obronną? Ta pierwsza jest znacznie szersza i obejmuje także miejsce Polski w NATO i w Unii Europejskiej. Czy nasi sojusznicy przelewają zdanie szefa sztabu? Czy nasi sojusznicy powielają zdanie szefa sztabu? Czy też może będziemy jedynymi w sojuszu, których czeka wojna? I stawia, stawanie z bronią w ręku. No właśnie. Tutaj pan Kuźniar bardzo dobrze sugeruje, że oni będą nas pchać właśnie w wojnę napastniczą, że wszyscy inni będą sobie siedzieć bezpiecznie, a my będziemy szli walczyć, żeby oni nie musieli. Dlaczego? Bo może nie są takimi frajerami, żeby iść walczyć w cudzej wojnie. I wygląda na to, że my też nie jesteśmy. I właśnie dlatego teraz pan Kuźniar dostaje medialne baty. No ale. Ja podkreślam, że powinien dostać jeszcze zarzuty prokuratorskie za podżeganie do wojny napastniczej. No i oczywiście powinien zostać wypierdzielony ze służby, po degradacji do szeregowego i moim zdaniem pozbawienia prawa do emerytury. Po, no, chyba że pójdzie walczyć na pierwszej linii frontu na Ukrainie. A może resort spraw zagranicznych zapomniał powiadomić sojuszników o zbliżającym się zagrożeniu? A może to niepotrzebne, bo szef sztabu w pojedynkę sam nie zamierza przegrać tej wojny, więc sojusznicy zbędni. Choć premier Tusk 1 września mówił nigdy więcej o samotnieniu. Czy czekają nas zniszczenia podobne do tych z Gazy i Libanu? Po czwarte, nie chcę się e, wprawdzie znęcać nad rozumkiem szefa sztabu? Oj, 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 pan kuźniar, ajajajajajajaj! Duzi, bziusio, mały rozumek. Nie wolno tak dokuczać, nie wolno! Pan generał na pewno nie jest misiem o bardzo małym rozumku. Nie. Ja się bardzo boję, że pan generał nie jest misiem o bardzo małym rozumku, tylko jest się o bardzo dużym wyrachowanku i ktoś mu kazał to zrobić. Ale czytamy dalej. Po czwarte, nie chcę się w, y, wprawdzie znęcać nad rozumkiem szefa sztabu, ale czy naprawdę uważa on, że po tej wojnie, na którą nas zabiera, będziemy nadal budować Polskę, a może raczej trzeba będzie ją odbudowywać? Jak to po wojnie? Czy generał Kukuła nie widział zdjęć pogranicza wojny rosyjsko-ukraińskiej albo gazy i Libanu po ostatnich izraelskich bombardowaniach? Wprawdzie ją wygramy i wrócimy, ale przecież bez jakichś zniszczeń i strat się nie obejdzie. Ale to w czasie wojny. A może, jeśli, jeśli mówi wrócimy, będziemy ją toczyć wyłącznie na terytorium wroga? No właśnie, drodzy państwo. Wyłącznie na terytorium wroga. To znaczy mi się wydaje, że będziemy ją toczyć na terytorium sojusznika takiego, co to najlepiej zna jedno słowo DEJ. Jest sporo niejasności w wypowiedzi szefa sztabu. Polacy mają prawo oczekiwać od niego większej precyzji. Wiem, że odpowiedzi nie otrzymamy, ale dobrze, że przynajmniej wiemy, gdzie jesteśmy, chyba że tego tym bardziej nie wiemy. Drodzy Państwo, Wyborcza, yy, wyborcza, pan Bartosz T. Wieliński. Panie generale, straszy pan wojną, a co będzie, gdy naprawdę przyjdą wilki? Bardzo niedobrze, że w Polsce osoby publiczne przestały zwracać uwagę na wypowiadane słowa. Będzie wojna, czy tylko zamach stanu? Budzę się po weekendzie mocno zdezorientowany. Nieuchronną wojną straszy w przemówieniu na inauguracji roku akademickiego Wojsk Lądowych we Wrocławiu szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa, oświadczył wywołując zdumienie u cyników, u cywilów, a może pan generał uważa, że jego państwo to Izrael. I na przykład pojedzie do Izraela walczyć za Izraela, a potem sobie wróci tutaj do Polski. Nie jedzie, tylko kurde, czemu on mnie chce zabierać. Ale powiem wam teraz przełączyłem na interię, i tutaj widać zestawienie zdjęć pana Millera i pana Kukuły. To powiem szczerze, widzę na tym zdjęciu jednego faceta z jajami. No właśnie. Jednego. A o drugim nic nie będę mówił. Natomiast ta minka, o ja pierdzielę. Kto tego człowieka, kurde, w ogóle żołnierzem zrobił? Ja pierdolę. Jeszcze by go zrobili. Przecież to stanowi śmiertelne zagrożenie dla naszej armii. Tak uważam, taka moja opinia. Interia wydarzenia. Joanna Mazur. Echa słów generała Miller, powinien sam siebie zdymisjonować. Nie milkną echa ostatniej wypowiedzi generała Wiesława Kukuły, który wskazywał, że być może jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku. No nie, nie, że być może. <laughs> On nie miał wątpliwości. Panu Kukule wszystko się pomyliło. Powinien informować obywateli, że jesteśmy tak przygotowani, że nikt nie jest w stanie nas zaatakować, mówi w poniedziałek Leszek Miller. Były premier stwierdził też, że Gdyby szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego chciał zrobić coś dobrego, to powinien sam siebie zdymisjonować. Panie premierze, z gigantycznym szacunkiem dla pana premiera, uważam, że dymisja to za mało. Pan Kukuła powinien po prostu zabrać swój szpej i pojechać do kopu na Ukrainę i nie schodzić z pierwszej linii frontu i zabrać ze sobą tych innych podżegaczy wojennych. Przypominam, na czterech podżegaczy wojennych klasy od posła w górę, czyli tam wiceministrowie, ministrowie też. Tutaj my internauci zafundujemy im czołg. Czołg można kupić już za milion, dwa miliony złotych, to tak wychodzi bo 250, pół miliona na jednego podżegacza wojennego. Uważamy razem z internautami, że warto zrobić zbiórkę, bo pół miliona, 250 tysięcy do pół miliona za to, że będzie jednego podżegacza wojennego w Polsce mniej, bo będzie jeździł czołgiem. U naszego wschodniego fra... sąsiada, więc już nie będzie podżegał, bo tam będzie realnie walczył. Że to jest cena, którą my, internauci, na zbiórce, jesteśmy w stanie pokryć, bo się to po prostu opłaca. W przypadku tej wicemarszałek Sejmu, nie pamiętam jak ona się nazywała Gosieska chyba to jesteśmy w stanie nawet kupić różowe futerko na, na fotel serio. No, a temu, a marszałkowi Sejmu to możemy kupić nawet takie specjalne urządzenie do wciskania w ziemię. W piątek podczas inauguracji kolejnego roku nauki w Akademii Wojsk Lądowych, wykład wygłosił szef, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Mówił między m.in., że transformacja sił zbrojnych musi pozwolić wygrać przyszłą wojnę. No on tam mówił de facto o wprowadzeniu przygłosowej służby wojskowej. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem właśnie. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. Nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was przegrać tej wojny. Wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal bu budować Polskę. Na terytorium jakiego kraju on będzie toczył tą wojnę? Ech, jaki kraj jest jego państwem? Jaki kraj jest jego ojczyzną? Ale coś się musi wydarzyć. Musimy zbudować siły zbrojne przygotowane na, do tego typu działań, stwierdził. Do słów generała odniósł się w poniedziałek Ryszek Miller. Generał Kukuła mówił o wojnie. Miller. wszystko mu się pomyliło. W odpowiedzi na słowa szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Leszek Miller, posłużył się cytatem. Cytat z generała Komornickiego, który napisał: Generał Kukuła brnie w narrację straszenia Polek i Polaków wojną, a to brzmi, brzmienna w skutkach narracja chyba brzemienna. Jak się w tym, ja się z tym całkowicie zgadzam. Panu Kukule wszystko się pomyliło, stwierdził w programie gość Radio Z. On powinien informować obywateli Rzeczpospolitej, że jesteśmy tak przygotowani, że nikt nie jest w stanie nas zaatakować. Bo każdy będzie się bał, tak, taką dysponujemy siłą ostraszania. A poza tym jesteśmy w NATO, dodał były premier. Podkreślając przy tym, że od dłuższego czasu odnosi wrażenie, że w Polsce jest grupa polityków i wojskowych, którzy chcą obniżyć znaczenie NATO, zachowują się i mówią takie rzeczy, jakby NATO było papierowym tygrysem, zdolnym do niczego. Nie, oni po prostu chcą nas pierdzielić w wojnę. Takie jest moje zdanie. Leszek Miller, pytany przez prowadzącego Bogdana Rymanowskiego o to, czy w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego automatycznie zadziała artykuł 5 Sojuszu, podkreślił, że jest tego pewien. Stwierdził też, że słowa generała Kukuły zamiast motywować Polaków do przygotowywania się, powodują odwrotne skutki. Zgadzam się. No kurde. Jak człowiek słyszy, że jakiś okrąglutki facecik w randze generała pchana z wojnę. W nie będzie brał udział faktycznie, tylko będzie se dowodził, a my mamy umierać, bo on ma takie kurde mi się, to duża część Polaków się zastanawia, czy nie spierdzielać z Polski. To jest dywersja, co robi Kukuła. Jakbym był Putinem, to bym opłacał takich kukułów, żeby pierdzielili takie głupoty, no bo wtedy nam Polakom będzie się mniej chciało walczyć o Polskę. Będziemy się mówić po prostu wprost sobie, że lepiej zwiać z naszego kraju. Ja nie twierdzę, broń Boże, że Kukuła jest rosyjskim agentem. Od widzenia wszędzie rosyjskich agentów, to są ci aktywiści wojenni, to nas pchają w wojnę. Mówię tylko, że lepszego agenta od Kukuły to Putinowi ciężko by było znaleźć. Natomiast wydaje mi się, taka jest moja opinia, że on to robi pro bono nie jest niczym agentem, tylko czy znaczy nie jest rosyjskim agentem. O. Coraz więcej Polaków ucieka z Polski, na przykład do Portugalii czy Hiszpanii. I coraz więcej inwestorów wycofuje się z Polski. Nikt nie chce być w kraju, w którym będzie toczyła się wojna. Mówi były szef rządu, stanowczo podkreślając, że nie będzie żadnej wojny, bo ani yy, Rosja. Ani żadne inne państwo nie zaatakuje żadnego kraju będącego w NATO. Yy, Miller, generał Kukuła, powinien się zdymisjonować. Ponadto Leszek Miller stwierdził, że no właśnie, nikt nas nie zaatakuje, ale ze słów Kukuły wyraźnie wynikało, że Kukuła chce nas wysłać gdzie indziej, że będziemy walczyć na terenie jakiegoś innego kraju. A niestety to się wpisuje w długi kontekst. Właśnie chołowni. Yy, Zachowań hołowni, tego, jak to się tam nazywa, tego ministra spraw zagranicznych Sikorskiego i wielu, wielu innych, którzy ewidentnie próbują nas wepchać w konflikt z Rosją w interesie Ukrainy, żeby Ukraińcy w Polsce mogli sobie dalej siedzieć i się bawić, a żebyśmy my zamiast nich walczyli. Ponadto Leszek Miller stwierdził, że mówienie o tym, że coś nam grozi, że jakieś. Pokolenia staną z bronią w ręku, to jest olbrzymia nieodpowiedzialność. Poza tym, czy to jest uzgodnione z NATO, zastanowił się polityk. Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, co zrobiłby na miejscu obecnego premiera, w tej sytuacji nadmienił, że rząd nic nie może zrobić. Generał Wiesław Kukuła był czterokrotnie awansowany przez pisowski trójkąt bermudzki. Antoniego Macierewicza, Mariusza Błaszczaka i Andrzeja Dudę. Duda nigdy się nie zgodzi na to, by go odwołać. Ale jakby mu postawić zarzuty prokuratorskie za nawoływanie do wojny napastniczej, czy to wtedy z automatu nie musiałby zostać odwołany ze stanowiska? Ech. By go odwołać. Gdyby pan Kukuła chciał zrobić coś dobrego, to powinien zdymisjonować się sam. W sobotę Gleszek Biller był gościem w programie Prezydenci i Premierzy w Polsad News, gdzie stwierdził z kolei, że generał Kukuła odebrał świetną szkołę wojskowości od Macierewicza. Jesteśmy teraz świadkami tego, że milczenie nie zawsze jest złotem, ale też szansą. Wcześniej do słów szefa sztabu wo Wojska Polskiego odniósł się w mediach społecznościowych były dowódca generał generalny rodzajów Sił Zbrojnych, generał Sław Broni. Broni rezerwy Mirosław Różański. Osoby współodpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju powinny wypowiadać się adekwatnie do miejsca i okoliczności, opisał dodając, że liczy na refleksję generała. No nie, mi się wydaje, że tej refleksji nie będzie. Że tutaj albo wkroczy prokurator, albo przez tydzień, dwa tygodnie będzie cisza. No potem znowu kogoś tam od, ktoś odpali z takim tekstem i my za każdym razem musimy budować sprzeciw, za każdym razem pokazywać, że nie ma zgody na pchanie na cudzą wojnę. Wiadomości dziennik.pl, Agnieszka Maj, generał Kukuła do dymisji zapowiedział w Polsce wojnę. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy, aha, panu Kukule wszystko się pomyliło. Leszek Miller określił słowa generała Kukuły jako nieodpowiedzialne. coraz więcej Polaków ucieka z Polski. To już było, drodzy państwo. Generalnie to jest ta sama wypowiedź. I tak i Polsat. Łukasz Cieśla, znaczy onet. Łukasz Cieśla, Ge Łukasz Cieśla, Polsat. Generał Kukula mówi o grożącej nam wojnie. To Kozaczenie o jeden most za daleko. Szerokim echem odbił się piątkowy wykład generała Wiesława Kokuły, szefa sztabu generalnego, w którym mówi o grożącej nam wojnie. Rozumiem, że pan generał chciał wstrząsnąć naszymi politykami, ale jego wypowiedź z kilku powodów to jeden most za daleko. Powiedział w rozmowie z Onetem Marek Meissner, analityk militarny i gospodarczy ISBN News. No. Tak jeszcze tego pana nie słyszałem, żeby ktoś, przynajmniej szanowany mi, określał. Aha. Niefortunne słowa generała Kukuły. W piątek w Akademii Wojsk Wlądowych, to już było, drodzy państwo. Szef sztabu generalnego straszy, stawia krzyżyk na Ukrainie. Dodaje, że słów. i tutaj właśnie. O, aha, dobra. Tą wypowiedź w rozmowie z Onetem komentuje teraz Marek Majs, analityk militarny i gospodarczy z ISBN News. Usiłuje tam wejść, ale jest ta strona jakoś strasznie do dupy im działa, te ISBN News. E, IS... Przede wszystkim zaleca szefowi sztabu generalnego większą ostrożność w formowaniu tak śmiałych tez. Rozumiem, że generał... Że generał mówi do studentów uczelni wojskowej i chciał wstrząsnąć polskimi politykami mającymi wpływ na naszą obronność. Jednak powiedzmy, po, e, pamiętajmy, że obecne warunki geopolityczne nie sprzyjają ewentualnemu agresorowi, czyli Rosji. Ona musiałaby najpierw odbudować swoją siłę militarną, tymczasem wciąż w Ukrainie ją traci. Zauważa Marek Meister na Ukrainie. W Ukrainie nie. Mówimy na Ukrainie, tak jak na Węgrzech, na Słowacji. Podstawy języka polskiego się kłaniają. Nowomowy nie uprawiajmy. Szef sztabu generalnego stawia krzyżyk na Ukrainie. Dodaje, że ze słów generała Kukuły płynie Niebezpieczna refleksja dotycząca trwającej wojny za naszą wschodnią granicą. Być, być może, mówiąc o grożącej nam wojnie, stawiał już krzyżyk na Ukrainie. Tymczasem ja takich tendencji, żeby państwa zachodnie odwróciły się od Ukrainy, nie dostrzegam. Zastanawiam się też, czy generał jest pewny, że agresja Rosji na pewno był byłaby skierowana na Polskę, nie na przykład na państwa bałtyckie. No, właśnie może dlatego on mówi, że będziemy jeździć. Chociaż mi się bardziej wydaje, że on uważa, że my powinniśmy spełnić mokry sen Załońskiego i pojechać ginąć na Ukrainę, zamiast Ukraińców, którzy w tym samym czasie będą sobie wygodnie siedzieć w Polsce i brać zasiłki. Ech. Oczywiście mówię tutaj o tym generale Kukulc Kukule. Owszem, też mielibyśmy wtedy walczyć w związku z gwarancjami natowskimi, jednak czym innym byłaby wojna poza Polską, a czym innym taka w obronie własnej niepodległości. Dokładnie. On tam mówi, że będziemy walczyć o swój kraj. Czyli on może Ukrainę uważa za swój kraj. Z jego słów płynie wniosek, że, że ma na myśli ten drugi scenariusz, czyli obronę własnej integralności. A do tego w moim odczuciu jest bardzo daleka droga, podkreśla Marek Meissner. Słowa generała Kukuły, że nasze pokolenie raczej będzie musiało. Nie mówi, że raczej. On tam mówił, że na pewno. Chwycić za broń, odbiera. Mówił, że nie ma wątpliwości. Odbiera również jako formę kozaczenia, jako niebezpieczną wypowiedź, mocno na wyrost. Mamy przecież armię będącą w przebudowie, niegotową w tej chwili do poważnego konfliktu zbrojnego. I mam nawet wrażenie, że to nas ratuje, bo jest mi się wydaje, że gdybyśmy byli gotowi do konfliktu zbrojnego, to już dawno różni ludzie, którzy nami rządzą, by nas tą wojnę wypchali. Tak mi się wydaje. Rozumiejąc intencje pana generała, no właśnie ja nie rozumiem intencji. Moim zdaniem jego intencją było wepchnięcie nas w wojnę napastniczą. Ja tak odbieram jego intencję. I uważam, że prokuratura powinna zbadać czy to było jego celem, czy to nie było jego celem. Zwrócę uwagę, że daleko nam do pełnej gotowości bojowej. Niedawne opracowanie NATO mówi o tym, że w samej Europie do odparcia pełnoskalowego ataku Rosji byłoby potrzebne 13 brygad. A licząc nie licząc artylerii, sił powietrznych, marytarki wojennej, wojsk zajmujących się walką elektroniczną, inżynieryjnych i dronowych. A do tego całkiem a do tego całkiem na to dużo brakuje. Najważniejsze jest jednak to, że i Rosja nie jest gotowa, bo każdego dnia wykrwawia się na Ukrainie, komentuje analiz no właśnie, na Ukrainie, nie w Ukrainie, tylko analiz a na Ukrainie. Ech, tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa i cały czas proszę Was, trzymajcie na rękę na pulsie. Jak widzicie, Polska się budzi, coraz już nawet analitycy zauważają, że nie ma zgody nas, Polaków, na ładowanie nas w wojnę i dlatego dostosowali swój przekaz. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.